Już wam powiem, na czym polega sprawa. Postanowiliśmy razem z Tomkiem połączyć takie szkolenie i nasze, i wasze. Rozpoczynamy od pierwszych rzeczy, czyli takiego wstępu. Później skupimy się na ocenie przytomności pacjenta, jak sobie sprawdzić. Małe, co się przenoszą drobne ustroje przez krew, no jest tego dużo, można się zarazić. Dlatego trzeba na to bacznie zwracać uwagę i absolutnie nie dotykamy żadnego pacjenta bez rękawiczki. Jeżeli zaczynamy tracić zbyt dużo krwi, no to nasz organizm się broni i będzie chciał jak najdłużej utrzymywać krew dla najważniejszych dla nas narządów. Wyciągnąć pacjenta ze słońca, na plaży załóżmy pod jakiś parasol, no i spróbować jakimiś zimnymi odkładami chłodzić. No najlepiej chłodzić przy tętnicach, prawda? Czyli pachy między udami w pachwinach. Powoli swoim własnym torem, tak jak bije serce, nie? Jeżeli natomiast zastosujemy tą tak zwaną pozycję wstrząsową, nogi damy do góry, krew szybciej nam odpłynie i szybciej nam dotleni te i ukrwi najważniejsze narządy, które organizm zasila podczas centralizacji krążenia.